Stajemy dzisiaj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z potrzeby serca, by modlić się za wyklętych, niezłomnych. Którzy na pytanie, czy był sens powstawać przeciw takiej sile, mieli odpowiedź jedną. Był mus. Trzeba było powiedzieć nie, jeśli nie chcieliśmy znikczemnieć, skarleć i umierać w niewoli. Bardzo serdecznie witam w ten wieczór Wigilii pamięci żołnierzy niezłomnych, pana ministra Antoniego Macierewicza, a wraz z nim wszystkich najbliższych współpracowników z resortu obrony narodowej. Witam pana generała Leszka Surawskiego, szefa sztabu generalnego, a wraz z nim wszystkich generałów, oficerów, podoficerów i żołnierzy. Witam wszystkich dostojnych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością i dali znak, że sprawa niezłomnych jest im bliska. Jezus tłumaczył swoim uczniom tuż przed swoją śmiercią. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Warunkiem wydania owocu przez ziarno jest obumarcie. Człowiek podobny jest do ziarna. Jego życie także łączy się z obumieraniem. Od momentu przyjścia na świat dojrzewa, postępuje w latach i ciągle coś w nas obumiera. Musi obumrzeć radość i beztroska dziecięca, skupienie uwagi tylko na sobie, aby pojawiły się odpowiedzialność oraz zrozumienie, że życie powinno być służbą Bogu, Ojczyźnie, wielu wartościom, że życie ma o tyle sens, o ile jest życiem z innymi i dla innych. W Wigilię Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych staramy się zrozumieć tragiczną sytuację polskich patriotów, którzy jak ziarna pszenicy wrzucone w glebę obumierali na wielu frontach II wojny światowej z myślą o wolnej Polsce. Zostali jednak przez sojuszników oszukani i zdradzeni. Na konferencji w Teheranie i Jałcie postanowiono, że Polska straci znaczną część swojego terytorium na korzyść Związku Sowieckiego i zostanie podporządkowana władzy narzuconej z Moskwy. Gdy wiele narodów Europy Zachodniej cieszyło się wolnością, naród polski doświadczył kolejnego zniewolenia. Znaczna część polskiego społeczeństwa nie wyraziła zgody na plan wprowadzenia nowego porządku przez totalitarną władzę. Wielu Polaków nie złożyło broni. Zbrojne antykomunistyczne podziemie podjęło walkę z funkcjonariuszami NKWD i UB, Milicji Ludowego Wojska Polskiego, którzy gorliwie wprowadzali i utrwalali komunistyczne rządy. Żołnierze niezłomni nie pytali o sens tej nierównej walki. Nie mieli wątpliwości, że należy płynąć pod prąd, do źródła wolności. Uznali, że nie można pójść na współpracę z wrogami narodu. Byli przekonani, że nie ma innej drogi, jeśli nie chcemy znikczemnić, skarleć i umierać w pogardzie i lekceważeniu przez inne narody. Wierzyli, że zostali ocaleni
nie tylko po to, aby żyć, ale aby dać świadectwo. Ówczesnym wrogom i kolaborantom odpowiedzieli zbrojnym czynem, że nie ma takiej mocy, która by potrafiła złamać polski naród. Wyklęci, zarazem niezłomni, zachowali się godnie. Zachowali się, jak mówiła Inka, jak trzeba. Mówiąc językiem Ewangelii, stanowili oni małą czutkę, sól ziemi i ziarno gorczycy. To oni wsiewali w serca rodaków ziarno nadziei na lepszą przyszłość i czynem zbrojnym przypominali: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tropieni, zamykani w więzieniach, torturowani i potajemnie zabijani byli znakiem sprzeciwu w tamtym czasie. W ten sposób przypominali o świętym prawie narodu polskiego do samostanowienia o losach swojego państwa. Wielu z nich dzięki wierze przetrwało czas aresztu i więzionych tortur. Nie splamili swojego honoru za cenę judaszowego srebrnika zdrady. Osobiście często lubię wracać do grypsów, które wysyłał z więzienia podpułkownik Łukasz Ciepliński. To są wzruszające teksty. W jednym z nich pisał do braci podziemia: walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj będę za nią umierał. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Tuż przed śmiercią w jednym z ostatnich grypsów do syna wyznał: odbiorą mi tylko życie. Będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Jakąż wiarę miał ten człowiek? I kończąc ten krótki list, polecił synowi, aby jeśli znajdzie jego mogiłę, napisał na niej właśnie te słowa, że męczeństwo było ostatecznym argumentem, jaki mógł dać. Mogiła podpułkownika Łukasza Cieplińskiego nie została jeszcze znaleziona. W kolejce do przywrócenia pamięci czeka jeszcze wielu niezłomnych spoczywających w dołach śmierci. Czekają ich krewni, znajomi i towarzysze broni. Wyklęci czekają na dzień chrześcijańskiego pogrzebu. Pragną jedynie skrawka cmentarnej ziemi, gdzie najbliżsi będą mogli zapalić znicze, złożyć wiązankę kwiatów i w tym miejscu zanieść modlitwę, prosząc o miłosierdzie Boże. A jakie to znaczenie ma dla najbliższych, to miałem okazję usłyszeć w czasie pogrzebu 35 niezłomnych. Podeszła do mnie jedna córka niezłomnego i wyznała: nie znałam ojca, byłam małym dzieckiem, ale pamiętam tęsknotę mojej mamy, która chciała, byśmy mieli mogiłę, byśmy mieli miejsce, gdzie możemy przyjść i pomodlić się. Dzisiaj to się spełniło, ale moja mama nie doczekała. Pułkownik Ciepliński, pisząc za krat więzienia, zobowiązał swojego syna Andrzeja: chciałem opisać sylwetki niezłomnych, ich czyny, by nie poszły w zapomnienie, i przekazać je historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić,
Na Ciebie spada ten obowiązek. Ten obowiązek spada na nas wszystkich, szczególnie na pokolenie ludzi młodych. Naszym wspólnym zadaniem jest uzupełnić Księgę Historii Polskiego Narodu, zwłaszcza jej niezapisane jeszcze karty o żołnierzach niezłomnych. Jesteśmy zobowiązani dopisać kolejne imiona i nazwiska żołnierzy antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o duszę narodu i o wolną Polskę. Chcemy też opisać ich niezłomność i hart ducha wobec zdrady i poniżenia, a ich czyn przywrócić do powszechnej świadomości narodu polskiego. Czy jesteśmy zdeterminowani? Tak. Jesteśmy zdeterminowani, aby walczyć o prawdę historyczną. Zgodnie z poleceniem Jezusa, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więcej, prawda jest warunkiem wolności. Jest fundamentem, na którym można cokolwiek budować. Obyśmy poznali prawdę całą, bez koloryzowania, z zachowaniem proporcji. Niech ta sprawowana dziś Eucharystia będzie modlitwą. Najpiękniejszym wyrazem modlitwy za skrycie zamordowanych, zmarłych na skutek więzień i tortur, zesłanych w głąb sowieckiej Rosji, skąd już nigdy nie wrócili do ojczyzny. Niech Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, będzie dla nich wieczną nagrodą, a dla nas światłem w naszym życiu i służbie dla umiłowanej ojczyzny. Amen. Oparty za pamięć o żołnierzach niezłomnych.
w dziesiątkach, setkach, tysiącach spotkań, piosenek, wystąpień. Często także po latach 90. zwalczanych. Trzeba się dzisiaj pochylić nad pamięcią profesora, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dzień 1 marca swoją decyzją uczynił dniem pamięci o żołnierzach, których wyklęto, których wróg polski wyklął, o żołnierzach niezłomnych. I trzeba wreszcie raz jeszcze pochylić się nad tymi milionami Polaków, którzy jesienią 2015 roku użyło broni najsłabszej, kartki wyborczej, dzięki której tutaj jesteśmy i dzięki której możemy odbudowywać polską tradycję narodową i wojskową, polską tradycję niepodległościową. I mówię to jako minister obrony narodowej, który ma obowiązek pamiętać, czego, kogo i dlaczego Wojsko Polskie ma bronić.